Witajcie moi drodzy, z tej strony wasza pani P. Witam was bardzo serdecznie przy czwartym podcaście, natomiast pierwszym podcaście z serii kryminalnej. Zaraz wam opowiem historię morderstwa rodziny Watts. Natomiast wcześniej powiem wam, że nie wiem co się stało, natomiast to jest moje drugie podejście do nagrania tego czwartego podcastu. Okazało się dziś, iż w trakcie zgrywania plików coś poszło nie tak i moja wielogodzinna praca, można powiedzieć, poszła na marne, natomiast ja się nie poddaję, materiał mam zebrany, temat mam przerobiony, także zapraszam was do historii morderstwa rodziny Watts po raz drugi, zapraszam do słuchania. Do nagrania tego podcastu zainspirował mnie film na platformie Netflix, film o tytule Morderstwo po amerykańsku, zwyczajna rodzina. Natomiast do obejrzenia tego filmu zachęciła mnie moja mama, która także się interesuje tego typu historiami i sprawami oraz właśnie filmami z działu filmów kryminalnych, więc i ja postanowiłam go obejrzeć i po obejrzeniu tego dokumentu raz, potem drugi z przyjaciółmi, doszłam do wniosku, że temat jest na tyle ciekawy, iż pierwszy podcast kryminalny będzie właśnie dotyczył tej sprawy. Uprzedzam od razu, materiał może być bardzo emocjonujący, więc osoby bardzo wrażliwe mogą przeżywać całą tą historię dość mocno. Przyznam się szczerze, że ja podczas nagrywania tego podcastu i zgłębiania tematu też miałam momenty krytyczne, w których musiałam robić przerwy, bo sceny, które będę opisywać, były bardzo, bardzo emocjonujące i bardzo poruszające. Sprawa, o której wam opowiem, była sprawą bardzo medialną, do tego stopnia, że tak jak słyszycie, powstał nawet na jej temat film dokumentalny, pełnometrażowy. Także sprawa była faktycznie bardzo, bardzo gorącą w tamtym czasie. Być może już o tej sprawie słyszeliście. Jeśli nie słyszeliście, to zapraszam was do poznania faktów i poznania tej historii. Natomiast jeśli część z was słyszała, to być może odświeżę wam tą historię lub powiem o pewnych rzeczach, o których nie wiedzieliście, o których się dowiedziałam w międzyczasie, również z swego rodzaju małą i krótką analizą osobowości mordercy. Wszystko się wydarzyło całkiem niedawno, bo w 2018 roku. Natomiast myślę, że najlepiej będzie zacząć od początku i przedstawię wam całe tło wydarzeń tejże sprawy, zaczynając od początku. Christopher Lee Watts urodził się 16 maja 1985 roku, zaś Shannon Catherine Watts urodziła się 10 stycznia 1984 roku. Notabene Shannon urodziła się w tym samym roku co ja, także dzisiaj miałaby 36 lat. Oboje pochodzili z północnej Karoliny. Para poznała się w 2010 roku. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Para poznała się w mediach społecznościowych, a konkretnie przy pomocy Facebooka za pośrednictwem wspólnego znajomego. Początkowo Shannon podchodziła do tego tematu bardzo sceptycznie, gdyż była po bardzo trudnym rozstaniu, ale jak się jednak niebawem okazało, para przypadła sobie do gustu, zaś z relacji Shannon zakochali się w sobie niemalże od pierwszego wejrzenia. Jak wskazuje tytuł filmu Zwyczajna rodzina, odnoszę wrażenie, że rodzina Watts zwyczajną rodziną nie była, przyglądając się temu, jak żyli aż do momentu tragicznego dnia, gdyż pozornie stanowili wręcz perfekcyjną amerykańską rodzinę, której można by było wiele pozazdrościć, oglądając ich relacje w mediach społecznościowych, w których szczególnie Shannon była bardzo aktywna, gdzie bardzo chętnie dzieliła się szczegółami swojego życia. Natomiast wynikało to także z faktu, iż była bardzo mocno zaangażowana zawodowo, zajmując się marketingiem firmy, w której pracowała, a Facebook był po prostu narzędziem jej pracy. No ale idąc dalej, już dwa lata po poznaniu, bo 3 listopada 2018
2012 roku Chris i Shannon wzięli ślub w hrabstwie Mecklenburg. Jeśli chodzi zaś o potomstwo, 17 grudnia 2013 roku urodziła się ich pierwsza córka Bella Marie Watts, zaś Celeste Catherine Cissy Watts przyszła na świat 17 lipca 2015 roku. I tutaj chciałabym dodać bardzo ważną informację, iż Cissy i Belle nie były jedynymi dziećmi małżeństwa, gdyż Shannon w momencie śmierci była w 15 tygodniu ciąży. Nicole Watts, bo tak miał nazywać się ich synek, miał się urodzić 31 stycznia 2019 roku. Także jak sami słyszycie, nie sposób przejść obojętnie koło takich wydarzeń, w których jakby nie było, traci życie tyle niewinnych istot. No ale wracając do tła całej historii i tego, jak toczyło się ich życie rodzinne przed tragicznymi wydarzeniami, Chris Watts pracował jako operator terenowy dla Underco Petroleum, a Shannon była niezależną przedstawicielką firmy Lavell, zajmującą się marketingiem wielopoziomowym i sprzedającą produkt o nazwie Triff, który był po prostu plastrem odchudzającym. Małżeństwo mieszkało w pięknym domu z 5 sypialniami, wybudowanym na nowym osiedlu. Jednakże w 2015 roku okazało się, iż rodzina ma bardzo duże problemy finansowe, wynikające m.in. z utrzymania tego wielkiego domu, ale także z powodu problemów zdrowotnych. Zarówno Shannon, jak i dziewczynek, które bardzo mocno nadszarpnęły domowy budżet rodziny. Shannon borykała się z chorobą autoimmunologiczną, zaś obie dziewczynki cierpiały na astmę. Jednakże mimo wszystko, oglądając obrazki i czytając posty Shannon na jej facebookowym profilu, wykorzystane także w filmie, o którym wcześniej Wam wspomniałam, rodzina zdawała się być szczęśliwa, pełna pozytywnej energii, taka wręcz zarażająca optymizmem. Widząc ich beztroskie zabawy z dziećmi, wyjazdy za miasto, czy Boże Narodzenie i Chrisa przebranego za świętego Mikołaja w jednym z filmików, angażującego się w prace domowe, którymi dryguje Shannon, zauważalnie dominująca w ich związku, do czego zresztą sama się przyznaje, ale zawsze podkreśla, że Chris jest spokojny, cichy, czuły i jest najlepszym tatą, o jakim dziewczynki mogą marzyć, aż trudno uwierzyć w dalsze losy rodziny. I niestety słodkie obrazki rodzinnego życia Wattsów zostają w miarę upływu dokumentu przeplecione rozmowami przez komunikatory między Shannon i Chrisem oraz przyjaciółką Shannon podczas jej miesięcznego wyjazdu z dziećmi do rodziny w północnej Karolinie, ukazujące, iż w małżeństwie faktycznie w ostatnim czasie nie działo się dobrze. Shannon m.in. miała wielki żal do Chrisa, że w ogóle do niej nie dzwonił, gdy ta za nim tęskniła podczas trwania całego wyjazdu. Często nie odbierał telefonów, nie odzwaniał lub odzwaniał dopiero następnego dnia. Więc w naturalny sposób Shannon zaczęła go także podejrzewać po prostu o zdradę, co wspomina zresztą jej przyjaciółka Nicole Atkinson, wyznając, że Shannon skarżyła się wielokrotnie, iż mąż nagle przestał z nią sypiać. I tutaj pozwolę sobie zacytować słowa Shannon. Nie dotknął mnie od tygodni. To nienormalne. Żadnego przytulania, łapania mnie za pupę, jak miał to w zwyczaju. Chce mi się płakać. Tak pisała w SMS-ie właśnie do przyjaciółki Shannon, żaląc się także, że mąż bez przerwy ćwiczy, zrzucił już 20 kilo i z misia zmienił się w muskularne ciacho, opowiadając to z narastającą frustracją, iż mąż nawet po dołączeniu do ich rodzinnej wycieczki, o której wcześniej wspomniałam, wolał pierwszego wieczoru iść spać, niż kochać się z zdesknioną żoną po tak długiej rozłące. Z SMS-ów małżeństwa wynika także, iż Shannon nie miała dobrych kontaktów z rodzicami Chrisa,
który zarzuca w zasadzie żonie, iż to, że nie dogaduje się z jego rodzicami, jest właściwie przyczyną jego nagłego dystansu do niej i ochłodzenia ich relacji. I warto tutaj zaznaczyć, że rodzice Christophera nigdy nie akceptowali Shannon do tego stopnia, że nie pojawili się nawet na ślubie syna, zaś kontakty matki Chrisa i Shannon były raczej mocno ograniczone. Dziewczyna pomimo wszystko starała się utrzymać poprawne relacje i kontakt z teściami, tylko w zasadzie dla dobra dzieci. Jednakże jasno wynika z dokumentu, iż atmosfera pomiędzy Shannon i teściami była bardzo napięta i eskalowała jeszcze bardziej w sytuacji, w której matka Chrisa próbowała podawać wnuczkom orzechy, na które dziewczynki były uczulone wbrew protestom matki, co doprowadziło do ich konfliktu. Pomimo wszystko zakochana w swoim mężu kobieta namawiała go na terapię, próbując ratować ich związek, co nie spotkało się niestety z jego entuzjazmem, jak i wieści o kolejnym dziecku, co za tym idzie w oczywisty sposób coraz bardziej przygnębiało Shannon. Tak w dużym skrócie wyglądała atmosfera panująca między Shannon a Christopherem tuż przed tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce 13 sierpnia 2018 roku. Tego też dnia Shannon wróciła z weekendowej podróży służbowej z Arizony. Około 1:48 kamera domowego monitoringu zarejestrowała moment jej wejścia do domu, a chwilę wcześniej jej przyjazdu pod dom, pod który przywiozła ją z lotniska jej przyjaciółka Nicole Atkinson, również pracująca dla Lavelle, która jako pierwsza zgłosiła zaginięcie Shannon. Tego samego ranka Shannon miała umówioną wizytę u ginekologa, podczas której miała po raz pierwszy usłyszeć bicie serca Nico. Od samego rana Nicole Atkinson próbowała skontaktować się ze swoją przyjaciółką, ale ta ani nie odpisywała, ani nie wiadomości, ani nie odbierała telefonu. Co było bardzo, bardzo niepodobne do Shannon, której praca polegała niemal wyłącznie na kontakcie z ludźmi, zarówno przez media społecznościowe, jak i przez telefon, i prawie nigdy się z nim nie rozstawała. Zaniepokojona całą sytuacją, Nicole udała się w pierwszej kolejności do przychodni, gdzie uzyskała informację, że Shannon nie stawiła się na badaniu, po czym pojechała do jej domu, próbując się do niego po prostu dostać, gdyż znała kod, który tym razem nie otworzył drzwi, ponieważ były dodatkowo zamknięte. Co spowodowało, iż około godziny 12:10 Christopher otrzymał powiadomienie z domowego systemu alarmowego, że ktoś próbuje otworzyć drzwi. Kobieta, będąc na miejscu wraz ze swoim nastoletnim synem, próbowała, jak jej się nie udało, wejść do domu, zajrzeć chociaż przez okno i zajrzała przez okno garażu, w którym, jak się okazuje, stał samochód zaginionej, a tuż za przeszklonymi drzwiami głównymi widoczne były klapki, w których Shannon chodziła każdego dnia. Na bieżąco Nicole i Christopher rozmawiali przez telefon i ustalili, że Christopher niedługo przyjedzie do domu na wieść, iż jego żona zaginęła i obaw Nicole. Aczkolwiek według zeznań przyjaciółki, pomimo ustaleń, że już jedzie, kontaktowali się ze sobą jeszcze ponoć kilkukrotnie i za każdym razem Chris podawał inny orientacyjny czas powrotu do domu, a także prosił ją, aby na razie nie wzywała policji, czego oczywiście Nicole nie zrobiła, nie posłuchała i zadzwoniła na numer alarmowy 911. Pierwszy oficer pojawił się na miejscu około godziny 13:40. Chwilę później na miejsce przyjechał Chris, który pozwolił oficerowi na przeszukanie domu.
Całą sytuację możemy obejrzeć na filmie dokumentalnym, w którym właśnie pokazany jest filmik z kamerki oficerów i z telefonu osób, które były na miejscu. Po wejściu do domu nie było w nim oczywiście Shannon ani dziewczynek. Na miejscu natomiast znaleziono telefon Shannon i uwaga, leki dzieci, torebkę i klucze od domu. Co wzbudzało coraz większy niepokój przyjaciółki, gdyż Shannon nigdy nie wybierała się z domu bez lekarstw dla dziewczynek oraz telefonu. No zresztą na logikę biorąc tutaj fakty, kto wychodzi z domu nie zabierając ze sobą także kluczy od domu. Jest to rzadkością. Tutaj Chris w rozmowie z oficerami powiedział, że jego żona zabrała dziewczynki do znajomej, która również miała dzieci, ale o dziwo nie potrafił podać jej nazwiska, co było bardzo podejrzane. Podczas oględzin okazało się, iż w samochodzie Shannon znajdowały się obydwa foteliki dzieci, co totalnie się nie sklejało i nie pasowało do teorii Chrisa. Mężczyzna uparcie nadal twierdził, że ostatni raz widział Shannon, gdy wychodził do pracy około godziny 5:15 rano. Podczas dokumentu jesteśmy także świadkami rozmowy oficerów i przyjaciółki z sąsiadem Watsonów, panem Nate'em, który zaprosił Chrisa i oficera policji do siebie, by pokazać nagranie z monitoringu zainstalowanego przed jego domem. Nagranie obejmowało podjazd Chrisa. Nate zauważył, że służbowe auto Christophera, czyli Ford typu pickup, wyjątkowo tego dnia stał tyłem na podjeździe, choć zwykle stawał na ulicy przed domem. Na co Christopher zaczął tłumaczyć, iż ostatnio dochodziło w okolicy do drobnych kradzieży aut i zrobił to z obawy przed kradzieżą. Na nagraniu monitoringu widać także, iż Chris umieścił jakiś ładunek w przedziale transportowym pojazdu, jednak ta część nie była objęta kamerą, więc szczegóły nie były widoczne. Warto też zwrócić uwagę podczas oglądania filmu na zachowanie rzekomo zmartwionego zaginięciem żony Chrisa. Nie był on zainteresowany obrazem na ekranie i nerwowo tłumaczył swoje zachowanie tego poranka. Chris patrzył na materiał z kamery monitoringu dosłownie przez sekundę, następnie zaglądając do swojego telefonu, często odwracając wzrok od filmu wyświetlanego przez sąsiada. To, co wzbudziło podejrzenie, to także stwierdzenie samego sąsiada, który na koniec został sam na sam z oficerem i wyznał, że Chris nie zachowuje się normalnie i jak na niego rozmawiał w taki sposób, jaki nigdy wcześniej sąsiad nie widział. No dobrze, no możemy sobie w sumie stwierdzić, że nie każdemu ginie żona i każdy inaczej reaguje w sytuacji stresującej, więc jego dziwne zachowanie mogło być wywołane po prostu bardzo silnym stresem, stąd jego dziwne i niecodzienne zachowanie. No ale jak już jesteśmy przy sąsiadach, zgłębiając mocniej temat i przygotowując się do tego podcastu, w jednym ze źródeł można się dowiedzieć, iż sąsiedzi słyszeli kłótnie i walki pomiędzy małżonkami już 3 tygodnie przed zaginięciem Shannon. Ale nie reagowali, bo jak stwierdza jedna z sąsiadek, każde małżeństwo miewa kryzysy w związku i nikt absolutnie nie przypuszczał, że może się to tak tragicznie skończyć, o czym akurat nie jest wspomniane w filmie, który oglądałam na Netflixie. 14 sierpnia FBI i CBI włączyły się w poszukiwania. Miejscowa policja w tym czasie wydała alert BOLO, skrót od Beyond Lookout, który w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest informacją wysyłaną przez organy ścigania do swojego personelu i mediów oraz innych jednostek o osobie poszukiwanej lub zaginionej. Taka ciekawostka, termin pochodzi z co najmniej 1947 roku. Sprawą bardzo szybko zainteresowały się media i w tym czasie Christopher udzielił pod swoim domem kilku wywiadów lokalnym stacjom telewizyjnym.
błagając o powrót swojej rodziny. I tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na coś, co mi nie grało podczas oglądania urywków wywiadu, ale nie do końca potrafiłam, oglądając dokument pierwszy raz, stwierdzić, co to konkretnie jest. Jednakże po kolejnym i kolejnym obejrzeniu materiału i przeanalizowaniu sprawy i znalezieniu kolejnych analiz osób śledzących tę sprawę, warto zwrócić uwagę na mowę ciała Chrisa podczas wywiadów. Po pierwsze, to co się rzuca w oczy, właściwie w pierwszej kolejności mi się rzuciło i nie pasuje absolutnie do obrazka rozpaczonego ojca i męża, to jest jego mimika, przypominająca wręcz uśmiech, który według specjalistów od mowy właśnie ciała może świadczyć o tym, że mordercy wydaje się, iż udaje mu się oszukać rozmówcę oraz układ splecionych rąk w postawie zamkniętej, no a także nerwowe bujanie się na boki. Dnia 15 sierpnia Chris został poproszony o stawienie się na posterunku policji, gdzie miał zostać przesłuchany przez agentkę CBI Tammy Lee i agenta specjalnego FBI Grahama Codera. Przesłuchanie było dobrowolne i na żadnym jego etapie Chris nie poprosił o prawnika. Wyraził również zgodę na badanie wariografem, co było standardową procedurą mającą przyczynić się do wykluczenia go z kręgu podejrzanych o udział w zniknięciu jego rodziny. Zazwyczaj się tak robi, że w pierwszej kolejności chce się właśnie wykluczyć rodzinę, ponieważ dość często przy zbrodniach rodzina bierze udział w tragicznych wydarzeniach. Tak się jednak nie stało, ponieważ urządzenie wykazało, że na wszystkie pytania dotyczące zniknięcia Shannon i dziewczynek Chris udzielił jednak fałszywych odpowiedzi. Oczywiście całe przesłuchanie wraz z badaniem zostało zarejestrowane na policyjnych kamerach, co także możemy obejrzeć na filmie. I muszę tutaj przyznać, iż oglądając materiał z przesłuchania, byłam pod ogromnym wrażeniem technik manipulacji podczas rozmowy z Chrisem, jakimi się posługiwali agenci, i miałam nieodparte wrażenie, iż oboje mają już postawioną tezę na temat tego, co się wydarzyło i jaką rolę w zaginięciu Shannon miał Chris. Jeszcze przed przeprowadzeniem badania wariografem, gdy agentka Tammy Lee stwierdza, cytuję: wiesz, że jeśli miałbyś coś wspólnego z zniknięciem rodziny, nie powinieneś tu siedzieć. Zdajesz sobie z tego sprawę, że byłoby to idiotyczne? I następnie rozpoczyna badanie, które, jak wcześniej już wspomniałam, wykazuje, że Christopher kłamie. Wiedziałam, że kłamiesz, odkąd tylko cię zobaczyłam. Wiem, że chcesz to z siebie wyrzucić. Powiedz, co się stało. Mówi spokojnym tonem śledcza. I w miarę upływu czasu zaczyna coraz bardziej naciskać wraz z towarzyszącym jej agentem Grahamem, dopytując o takie rzeczy jak to, że widzą, iż bardzo zmienił swój styl życia, zaczął o siebie dbać, dużo ćwiczyć i czy przypadkiem ta nagła zmiana w jego wyglądzie nie jest spowodowana romansem. Czemu oczywiście Chris zaprzeczył, zarzekając się, iż bardzo kochał swoją żonę i dzieci i nigdy jej nie zdradził. Przyznając pod wpływem oczywiście nacisku, że oczywiście nie układało się w ostatnim czasie w małżeństwie i odbyli tej felernej nocy bardzo emocjonującą rozmowę po jej powrocie do domu, ale to wszystko. Chris w trakcie rozwoju sytuacji i nacisków agentów powoli zaczyna zmieniać swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, iż był zdenerwowany podczas badania i pewnie dlatego wykrywacz kłamstw wykazał błędne odpowiedzi na koniec, i przyznając, że jednak ma romans i właśnie to próbował ukryć przed agentami, nie mając zielonego pojęcia, iż w międzyczasie, gdy on był przesłuchiwany, na policję zgłosiła się z własnej woli jego kochanka, czyli Nicole Kessinger, która przyznaje, że od 2 miesięcy mają romans. Nie miała jednak pojęcia według jej zeznań i według jej relacji o tym, że Shannon jest w ciąży. Ponoć Chris powiedział jej, że są w separacji i niebawem wezmą rozwód.
i że rzekomo teraz martwi się o jego zaginioną rodzinę. Wyznaje także, że podczas pobytu rodziny w Karolinie Północnej Chris spędzał czas z nią, płacąc między innymi za ich kolację ze wspólnego konta małżonków, co potwierdzają późniejsze dowody w śledztwie, jak i niestety to, że kochanka była świadoma rodzinnej sytuacji mężczyzny i analiza danych z jej komputera dowiodła, że była i bywała na facebookowym profilu Shannon dość często, który był przecież na bieżąco aktualizowany. Jak wskazuje jedno ze źródeł, kobieta była jego koleżanką z pracy i w trakcie trwania ich płomiennego romansu para jeździła na wspólne wycieczki i wydarzenia sportowe, a kobieta odwiedzała Chrisa w domu podczas nieobecności jego żony oraz często wysyłała Wattsowi tak zwane niegrzeczne zdjęcia, które ten z kolei ukrywał, uwaga, uwaga, w aplikacji udającej kalkulator, a w wolnym czasie kochanka przeglądała w internecie suknie ślubne, więc można się domyślać, że Chris składał Nicole naprawdę poważne deklaracje. Także jak widzimy, historia stara jak świat, o zdradzie i kłamstwie dość szybko wyszła na jaw. Bardzo przykro się tego słucha, wiedząc, że po pierwsze Shannon była w ciąży, a po drugie, że ciężko pracowała na to, by żyło się jej rodzinie lepiej, a w tym czasie jej mąż między innymi z ich wspólnych pieniędzy płacił za zachcianki młodszej kochanki, proszę bardzo, zrymowało mi się, i gościł ją w domu, który, jak wskazują niektóre źródła, także należał do Shannon i na który ciężko pracowała, ponieważ był jej marzeniem. Ale wracając do przesłuchania, Chris postawiony pod murem prosi o rozmowę z ojcem, który w międzyczasie przyjechał na posterunek. Policjanci zezwalają na spotkanie ojca z synem w cztery oczy, ale obserwują całą rozmowę z drugiego pomieszczenia, słysząc, jak Chris przyznaje się do zabójstwa żony poprzez uduszenie, motywując swoje działania za sprawą historii, jaką mu celowo podsunęła agentka CBI, sugerując, iż Chris zrobił coś złego w afekcie, próbując celowo dać mu poczucie zrzucenia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, na ofiarę. Po to było tworzyć furtkę do zeznań Chrisa, by ujawnić jak najszybciej lokalizację ciał ofiar, aby nie przepadły materiały dowodowe. Podejrzany bardzo szybko przyjął sugerowaną przez agentów tezę i zeznał, że zrobił to w reakcji na fakt, że kobieta udusiła wcześniej obie dziewczynki, co ponoć widział na ekranie monitora tzw. niani elektronicznej, twierdząc, że zamordowała dziewczynki po jego prośbie o separację. Przesłuchanie jednak zostało przerwane w momencie, gdy ojciec Chrisa, Ronnie Watts, wspomniał o adwokacie. Agenci wiedzieli, że prośba o prawnika spowoduje odwleczenie zeznań Chrisa bądź całkowite zakończenie jego współpracy, a od śmierci Shannon i jej córek minęło już ponad 48 godzin, a każda kolejna przyczyniała się do dalszej tak zwanej dekompozycji zwłok, a co za tym idzie, degradacji materiału dowodowego w potencjalnym procesie. Podczas gdy Chris był przesłuchiwany, policja i agenci udali się do pierwszego miejsca, w którym pojawił się w dniu zaginięcia jego rodziny Christopher. Była to odludna lokalizacja, miejsce przechowywania wydobywanej ropy przez Anderco Petroleum, czyli firmę, w której pracował Christopher, oddalona ponad 60 km na północny wschód od domu rodziny Watts. Na miejscu znaleziono prześcieradło, które pasowało do reszty pościeli w domu zaginionych. Zostały wykonane zdjęcia dronem, które następnie zostały przesłane do agentów przesłuchujących Christophera, który inicjałami oznaczył miejsce ukrycia zwłok swojej rodziny. Chris Watts wskazał trzy lokalizacje, w których miały się znajdować ciała jego ofiar. Shannon została
pochowana w płytkim grobie nieopodal dwóch 6-metrowych zbiorników z ropą naftową, w których ukrył ciała dziewczynek. Bella i Celeste znajdowały się w osobnych zbiornikach. Śledczy początkowo mieli wątpliwości co do miejsca ukrycia zwłok dzieci, ponieważ szerokość otwarcia otworu wynosiła zaledwie 20 cm, a według doktora prowadzącego autopsję szerokość ramion mniejszej córeczki Celeste wynosiła 24 cm. Ciało Shannon zostało odnalezione około godziny 23 i znajdowało się ono w stanie rozkładu. W wyniku porodu pośmiertnego płótniko znajdował się poza nim. Poród pośmiertny, inaczej zwany porodem trumiennym, jest wypchnięciem płodu i wynicowaniem macicy w zwłokach na skutek ciśnienia w jamie brzusznej wywołanego nagromadzeniem się gazów gnilijnych. Wydobycie zaś ciał dziewczynek było bardziej skomplikowaną i ryzykowną operacją. Obydwa zbiorniki z łatwopalną cieczą i wybuchowymi oparami musiały zostać opróżnione, co wymagało specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanej załogi. Do trwającej około 16 godzin akcji przystąpiono 16 sierpnia około godziny 5 rano. Muszę przyznać, że nie wiem, co jest bardziej szokujące, opis odnalezienia ciał czy sam przebieg wydarzeń tamtej tragicznej nocy, gdzie zaraz po ostrej wymianie zdań pomiędzy małżonkami Chris wpadł we wściekłość i udusił kobietę na łóżku, nie zważając na fakt, że spodziewała się ich dziecka i prosiła o litość. A on sam, kiedy do pokoju weszła przestraszona Bella, pytając, co się stało mamusi, odpowiedział, że ta po prostu się źle poczuła. Następnie wkładając ciało żony do samochodu wraz z córkami, wyruszył w ich ostatnią podróż. Dziewczynki spędziły ponad 40 minut obok martwego ciała swojej mamy, pytając cały czas przez łzy, co się stało mamie. Kiedy dojechali w pobliżu ogromnych zbiorników z ropą, mężczyzna wysiadł, aby ukryć ciało żony w płytkim grobie w pierwszej kolejności. Jego kolejną ofiarą była młodsza córeczka Sisi. Po uduszeniu dziewczynki jej własnym kocykiem wrzucił jej ciało do jednego ze zbiorników. Naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, co czuła ta malutka dziewczynka, wiedząc, że zapewne czeka ją ten sam los, co młodszą siostrę. Starsza córeczka jednak, jak się okazało, walczyła o życie do samego końca, w końcu poddając się okrutnemu losowi, a jej ciało zostało wrzucone do drugiego zbiornika. Istnieje także hipoteza, że dziewczynki jeszcze żyły, kiedy ojciec pozbywał się ich ciał. Miało o tym świadczyć ich nietypowe ułożenie. Ostatnie słowa Belli brzmiały: tatusiu, nie. Chris twierdzi, że do dziś go prześladują i słyszy je za każdym razem, gdy zamyka oczy. Można też znaleźć w jednym ze źródeł informację, iż Chris Watts dwukrotnie próbował zabić dzieci i przerażający fakt, iż Chris miał wiele okazji, aby się powstrzymać i uratować swoje dzieci, ale tego nie zrobił, popełniając przestępstwo bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Jak się okazuje z listów, w których Chris przekazał przerażające szczegóły zbrodni autorce książki, która opisywała to morderstwo, z których wynika, iż Christopher najpierw próbował udusić córeczki podczas ich snu poduszką, a następnie wrócił dokończyć zbrodnię na ciężarnej żonie, będąc przekonanym, że ich córeczki nie żyją. Ciała ofiar nie zostały poddane kremacji, ponieważ Bella i Sisi spędziły 4 dni w ropie naftowej i ich ciała mogły spowodować eksplozję krematorium. Z tego samego powodu obie dziewczynki zostały pochowane w dużych trumnach i obie zostały owinięte specjalnym materiałem, by zapobiec wyciekom. Rodzina nie mogła też ich zobaczyć. Shannon, Bella, Sisi i Nico zostali pochowani 1 września 2018 roku. Ceremonia była transmitowana na żywo na Facebooku przez organizujący ją zakład pogrzebowy. Na wspólnym nagrobku widnieje nazwisko Żucek, czyli panieńskie nazwisko Shannon.
I tak dochodzimy do dnia 21 sierpnia, dnia, w którym Chris Watts został oskarżony o popełnienie 5 morderstw pierwszego stopnia. Według prawa stanu Colorado doliczone jest jedno morderstwo za każde dziecko poniżej lat 12, które zginęło z rąk osoby zaufanej. Bezprawne przerwanie ciąży i 3 przypadki naruszenia ciała zmarłej osoby. 6 listopada oskarżony przyznał się do zarzuconych mu czynów i poszedł na ugodę z oskarżycielem, który w zamian za przyznanie się i uniknięcie długiego procesu zgodził się nie domagać kary śmierci. Colorado jest jednym z 30 stanów, w których kara śmierci jest legalna, to taka informacja. Przeciwko karze śmierci była również rodzina zamordowanych. Sandra Żucek, czyli matka Shannon, powiedziała, cytuję: on podjął decyzję, by odebrać te 3 życia. Ja nie chcę podejmować decyzji, by odebrać jego życie. 19 listopada 2018 roku Christopher Lee Watts został skazany na 5 wyroków dożywocia, 3 następujące po sobie i 2 biegnące równolegle, bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Dodatkowo otrzymał 48 lat za bezprawne przerwanie ciąży Shannon i 3 wyroki 12 lat za naruszenie ciał zmarłych osób. W toku śledztwa nie ustalono jednego motywu działania sprawcy. Do najczęściej wspomnianych należał oczywiście romans z Nicole Kessinger i chęć rozpoczęcia życia na nowo u jej boku, ale także problemy finansowe i jego narcystyczne i psychopatyczne zaburzenia osobowości. I tutaj myślę, że poruszymy sobie tą właśnie kwestię jego zaburzeń osobowości. Czytając źródła i wypowiedzi wielu specjalistów, którzy jako jedną z przyczyn właśnie tej zbrodni wskazują na narcystyczną osobowość Chrisa, jasno wynika, że jej kształtowanie jest związane z błędami wychowawczymi i relacją z jego toksyczną matką, czego nie da się nie zauważyć podczas wywiadów z tą kobietą. Kobieta wciąż stawia tam swojego syna w roli ofiary i z jej ust padają nawet słowa typu: nigdy nie przypuszczałam, że go to spotka. Zupełnie jakby wydarzenia z tragicznej nocy były od Chrisa całkowicie niezależne. Ponadto w bardzo pretensjonalny sposób kobieta okazuje swoje rozczarowanie i żali się na utrudniony kontakt z synem, sugerując także, iż ostateczna wersja wydarzeń według niej nie jest do końca prawdziwa, jakby wypierając ze swojej świadomości to, co się naprawdę wydarzyło. Do powstania takiej osobowości narcystycznej prowadzi także m.in. nadmierna kontrola, przecenianie dziecka przez rodziców oraz oczekiwanie od niego perfekcji w różnych dziedzinach. Podając przykłady takiej osobowości, można zaobserwować u Chrisa manipulowanie otoczeniem. Chris dawał żonie sprzeczne sygnały. Z jednej strony dobijał Shannon swoją umiejętnością, by potem pisać jej w wiadomościach, jak bardzo ją kocha. Skupienie na własnych potrzebach. Mężczyzna absolutnie nie dbał o stan emocjonalny ciężarnej żony. Liczyła się dla niego tylko i wyłącznie wizja jego przyszłego życia z nową kobietą. Pragnienie bycia podziwianym, zapewnienia nowej partnerki o jego wyjątkowości, które zaczęły wypełniać tę potrzebę, były dla niego bardzo ważne i wypełniały tą lukę. Kolejna rzecz, problem z rozpoznawaniem uczuć. Świadczyć o tym może chociażby googlowanie przez Watsa haseł typu: co się czuje, gdy ktoś mówi, że cię kocha. Następna rzecz, idealizowanie przyszłości i totalne oderwanie od rzeczywistości, gdyż Chris był przekonany, że po pozbyciu się rodziny nic nie zakłóci jego spokoju i chyba właśnie dlatego zupełnie nie przygotował alibi ani wersji dla policji. A także brak empatii, który ujawnił się chociażby w umiejętności dostrzeżenia lęku u swoich córeczek tej tragicznej nocy,
No i na koniec tracenie kontroli nad emocjami, co w tym wypadku doprowadziło do realizacji najgorszego scenariusza. Więc jak sami widzicie, związek z narcyzem może przerodzić się w relację wyjątkowo toksyczną i często prowadzi do problemów emocjonalnych u zaangażowanej osoby, zaś jak zdążyłam sama zauważyć i zaobserwować w otoczeniu, u słabszych osób nawet doprowadza to do zachowań autodestrukcyjnych. Jeśli chodzi o dalsze losy sprawcy, Chris Watts rozpoczął odbywanie wyroku w zakładzie karnym, w którym dokonano oceny jego kondycji fizycznej i psychicznej. 3 grudnia 2018 roku został niespodziewanie przeniesiony ze względów bezpieczeństwa do innego zakładu karnego oddalonego o ponad 1500 km. 18 lutego 2019 roku udzielił blisko 5-godzinnego wywiadu tym samym agentom FBI i CBI, którzy przesłuchiwali go 2 dni po zaginięciu Shannon, Belly i Celeste. Pełne nagranie audio, w którym Chris po raz pierwszy przyznaje się do zamordowania wszystkich ofiar, zostało upublicznione. Podczas wywiadu Chris przyznał, że przeczytał całą Biblię i zagłębił się na nowo w odkrytą w sobie wiarę chrześcijańską, dodając, że każdego dnia wysyła swoim rodzicom biblijne wersety. Chris Watts udzielił także wywiadu autorce Shailene Cadle i zgodził się na publikację książki, w której miały znaleźć się fragmenty listów, które wymienili. Z ich korespondencji wynikało, że uwaga, uwaga, wciąż kochał kogo? Nicole Kessinger, która była jego kochanką, i przyznał, że do zdarzenia nigdy by nie doszło, gdyby jej nie spotkał. Książka ta była także źródłem kontrowersji w związku z plagiatem, jakiego dopuściła się autorka, ponieważ całe akapity były kopiowane z książki His Garden – Conversation with Serial Killer, napisanej przez Annie Howard. Wcześniej wspomniana autorka oczywiście wystosowała publiczne przeprosiny. Chris Watts odbywa wyrok w niemal całkowitej izolacji, 23 godziny dziennie spędza w swojej celi. Władze więzienia zgodziły się na to, by miał przy sobie Biblię i zdjęcia rodziny, którą zamordował. W związku z tą sytuacją powstała petycja wzywająca zarząd więzienia do odebrania Chrisowi zdjęć jego ofiar, które były także jego rodziną, i zabrała ponad 18 tysięcy podpisów. Jest to stan na wrzesień 2020 roku. W kwietniu 2019 roku jednak zarząd więzienia odpowiedział, twierdząc, że każdy więzień ma prawo do posiadania zdjęć w swojej celi. 18 listopada 2019 roku Todd Taylor, sędzia hrabstwa Weld, orzekł, że Chris Watts musi zapłacić rodzinie Shannon 6 milionów dolarów, po milionie za śmierć córki i wnucząt, a także 3 miliony dolarów za szkody emocjonalne. Choć wyrok wydaje się być symboliczny, bo Chris Watts nie posiada żadnego majątku, wszystkie potencjalne przychody z publikacji książek czy wywiadów będą po prostu konfiskowane na rzecz rodziny ofiar. I tutaj taka dla Was być może ciekawostka, ale też informacja. Strona Shannon Watts istnieje nadal na Facebooku i nadal jest aktywna. Można tam nadal znaleźć posty jej sprzed kilku tygodni przed morderstwami, które zostały wykorzystane w filmie właśnie dokumentalnym Netflixa, który mnie zainspirował do nagrania tego podcastu. Jak się okazuje, platforma mediów społecznościowych uczyniła ze strony Shannon zapamiętane stare konto, co oznacza, że inni użytkownicy Facebooka mogą przeglądać nadal i udostępniać jej posty, ale nie mogą ich lubić ani komentować. No i na koniec, być może niektórych zaskoczę, a być może osoby interesujące się losami wielu przestępców wcale nie będą zaskoczone. Pomimo iż mężczyzna zamordował ciężarną żonę i dzieci, dorobił się całkiem sporej ilości fanek, jeśli można to tak nazwać, którym absolutnie nie przeszkadzał w pisaniu listów i wyznań fakt przyznania się Chrisa do popełnienia tak brutalnej
zbrodni. Listów, w których kobiety pisały o więziach, które ich łączą z władcą i opowiadały mu o tym, jak często i czule o nim myślą, często pisząc, iż czują, że jest fajnym facetem, wysyłając mu nawet swoje zdjęcia w bikini. No cóż, pozostawiając Wam te wszystkie informacje do refleksji i kończąc ten podcast, chcę się aż rzec, że pozory mylą bardzo często i nie wszystko złoto, co się świeci. Pamiętajcie o tym, przeglądając perfekcyjne życie swoich znajomych, pokazywane w social mediach, gdyż bardzo, bardzo często jest to tylko ładny obrazek, nie mający nic wspólnego z prawdziwym i codziennym życiem, a prawda może się okazać o wiele, wiele bardziej przykra, niż można by było się domyślać. To tyle. Mam nadzieję, że pomimo tej smutnej historii podcast Was zaciekawił. No i żegnam się z Wami, mając nadzieję, że pomimo iż lubię nagrywać podcasty o mrocznej tematyce, takich spraw nie będzie przybywało, a będzie ich coraz mniej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Wasza.